Witam serdecznie i zapraszam do nowego tematu z mikroekonomii, jakim jest maksymalizacja samego utargu całkowitego na podstawie funkcji popytu i analizy graficznej. Jeżeli mamy podaną przykładowo liniową funkcję popytu, widzimy, że x u nas jako ilość, p jako cena. Tutaj zależność między nimi jest ujemna, a więc jest to typowe nachylenie ujemne na wykresie. I mamy wyjaśnić, jaką cenę należy przyjąć przez producenta, aby osiągnął on najwyższy utarg całkowity z tych wszystkich, które są możliwe do osiągnięcia. Zaczynamy od tego, że nasza funkcja popytu zapisana jako x równa się 400 minus 8 razy p, jako przykładowa funkcja popytu, jeżeli ją sobie przekształcimy jako wzór na cenę dosłownie, czyli te 400 przerzucam na drugą stronę i powiedzmy obie strony dzielę przez minus 8, to w tym momencie mam minus 1 ósmą razy x plus 50 równa się cena. I to jest wzór na cenę, ale też zarazem odwrócone równanie popytu, gdzie to cena, to ilość wpływa na cenę, czyli jakby do elementu wystawienia, jakby do narysowania wykresu, ale też odpowiedzenia na pytanie, przy jakiej cenie będzie ten utarg maksymalny z wszystkich możliwych. Jeżeli wiemy, że utarg to jest cena razy ilość, cena symbolicznie P, ilość to jest X, w tym oznaczeniu czasem Q, to w tym momencie mamy utarg oznakowany jako P razy X. Jeżeli w miejsce P wstawimy to wyrażenie, które mam tutaj, czyli że to jest 400 minus 8 razy P, to otrzymujemy funkcję o nachyleniu ujemnym, jak widzimy, która powiedzmy, będzie to funkcja kwadratowa o nachyleniu ujemnym, czyli ramiona będą szły w dół i jeżeli mamy to graficznie wyznaczyć, ile powinna wynosić taka pojedyncza cena, żeby utarg był najwyższy możliwy, to trzeba narysować wykres takiej funkcji utargu całkowitego, która ma powstać w tym momencie funkcji kwadratowej o nachyleniu ujemnym. A żeby narysować jakąkolwiek funkcję, to potrzebujemy miejsca zerowe. Czyli, że tak powiem, poprawnie by było przyrównać tą funkcję do zera i powiedzieć, że o, tak zrobimy. Tutaj sobie ja to skopiuję i zapiszemy, że albo P, wyciągam sobie literkę P z całości, P jako powiedzmy tutaj cenę i żeby nasza funkcja tak zapisana, przyrównana do zera dawała 0, to w tym momencie albo cena musi być zerowa lub w tym momencie te 400 minus 8P musiałoby się równać 0. Żeby któryś z elementów dawał, żeby iloczyn dawał 0, to albo 1P musi dawać 0, albo to, co jest w nawiasie, musi dawać 0. A w tym momencie to wyrażenie równe 0 daje cenę P równą 50. No i teraz mamy tak zwane dwa miejsca zerowe. Wiemy, że parabola będzie miała nachylenie ujemne, gdzie będzie miejsce zerowe 0, miejsce drugie zerowe 50. I teraz ja to sobie kasuję już tak, bo to było w ramach takiej powtórki. Będziemy mogli w tym momencie narysować wykres naszego utargu całkowitego. Jak mówiłam, miejsce zerowe jest tutaj 0, jest 50 i teraz, jeżeli wiemy, że nasz utarg całkowity ma kształt paraboli, to w tym momencie dokładnie na środku między 0 a 50, bo parabola jest dokładnie kształtem takim symetrycznym względem dokładnie punktu między dwoma miejscami zerowymi, to tutaj jest 25, czyli dla ceny 25 utarg całkowity, zobaczcie, przed 25 rośnie, osiągamy cenę równą 25, utarg całkowity
podskoczył nam aż do tego punktu, a jeżeli weźmiemy cenę ciut już wyższą niż 25, utarg całkowity nam zaczyna zjeżdżać w dół, aż staje się wręcz, bo wiadomo, sensownie jest to niemożliwe do osiągnięcia, ale ujemny. A więc w tym zakresie od 0 do 50, jak wyglądają te ramiona, gdzie ceny są jeszcze dodatnie, to w tym momencie od 0 do 50, dokładnie na środku ramion paraboli, jest wartość 25 i w tym momencie to dla ceny 25 utarg całkowity będzie najwyższy. Jeśli polecenie brzmiało, wyjaśnij, przy jakiej cenie producenci mają szansę na osiągnięcie tego utargu całkowitego, ale maksymalnego z tych wszystkich możliwych, to my możemy tylko napisać interpretację, że dla tej ceny 25 jednostek pieniężnych utarg jest najwyższy. Jeśli powiedzmy w treści zadania tylko o to pytają, no to ja bym powiedziała, na tym kończę, ale często najlepiej by było policzyć, ile dokładnie wynosi ten utarg całkowity, mimo że nawet nas o to nie proszą. Czyli po prostu na kalkulatorze tu podstawiamy sobie 25 i odejmujemy minus 8 razy 25 do kwadratu. I wtedy wystarczy dopisać, że ten najwyższy utarg wynosi wówczas tyle, a tyle jednostek pieniężnych. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.